Policyjne działania związane z długim czerwcowym weekendem już za nami. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wspierani policjantami z Wydziału Prewencji dbali o to, aby na drogach było bezpiecznie, dbali o bezpieczeństwo mieszkańców. Policjanci reagowali na wszystkie przypadki łamania przepisów prawa, reagowali na wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym. Pod policyjną lupą była prędkość, z jaką poruszają się kierowcy pojazdów. Policjanci sprawdzali stan trzeźwości kierowców i stan techniczny pojazdów. Sprawdzali, czy wszyscy w pojazdach używają pasów bezpieczeństwa, a także czy dzieci przewożone są w odpowiednich dla nich fotelikach. W wyniku tych działań aż 124 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi za różne wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. 34 kierowców zostało pouczonych, wobec 7 kierowców policjanci sporządzili wnioski o ukaranie do sądu. Policjanci wyeliminowali z ruchu 4 nietrzeźwych kierowców, 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wyeliminowali z ruchu również 2 osoby, które złamały sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, jak również zatrzymali kierowcę, który kierował pojazdem mechanicznym, nie mając do tego odpowiednich uprawnień. Dodatkowo policjanci pracowali na miejscu 10 kolizji drogowych, 4 wypadków drogowych, w których rannych zostało 5 osób. Dodatkowo policjanci również wyjeżdżali na przeróżne interwencje i nieśli pomoc tam, gdzie ta pomoc była potrzebna. Zabezpieczali i dbali o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy uczestniczyli w przeróżnych piknikach i lokalnych wydarzeniach. Mundurowi pracowali również na miejscu pożaru dyskontu handlowego. Tutaj kierowali ruchem i dbali o to, aby w miejsce objęte działaniem straży pożarnej nie pojawiały się postronne osoby, a w momencie, kiedy funkcjonariusze straży pożarnej skończyli już swoje działania, policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, ustalili świadków. Teraz pod nadzorem prokuratury śledczy ustalają wszystkie szczegóły, okoliczności tego zdarzenia. Dla policjantów długi czerwcowy weekend to był pracowity czas. Już jutro sportowy Bełchatów ponownie będzie żyć koszykówką. To właśnie w naszym mieście rozegrany zostanie finał ogólnopolskich igrzysk dzieci w koszykówce dziewcząt. Od 14 do 16 czerwca w Bełchatowie będzie się odbywał finał ogólnopolskich igrzysk dzieci w koszykówce dziewcząt w ramach Szkolnego Związku Sportowego. Duże przedsięwzięcie, duża impreza, która będzie gościła 15 najlepszych zespołów z całej Polski. Są to finaliści mistrzostw województwa swoich. Zespoły de facto, które będą brały udział, to czołówka polskiej koszykówki, jeżeli chodzi o rozgrywki w kategorii U13 Polskiego Związku Koszykówki. Impreza będzie się odbywała na 4 halach w Szkole Podstawowej nr 13, gdzie będzie grał gospodarz Szkoła Podstawowa nr 13 oraz na hali KWB oraz na 2 salach przy ulicy Czaplinieckiej 96, czyli hala przy PCS-ie oraz hala zespołu szkół ponadpodstawowych nr 2, też przy Czaplinieckiej. Mecze będą się odbywały w godzinach od 10 do godziny 19. Mamy podział na 4 grupy, na A, B, C, D. W każdej grupie są, w 3 grupach są 4 zespoły, w ostatniej grupie 3 zespoły. Pierwsza 8 gra o miejsca 1-8, a kolejne 7 zespołów będzie grało o miejsca 9-15. Mecze finałowe będą odbywały się na hali KWB od godziny 10. O 10 mecz o 3 miejsce, o 11:30 mecz o 1 miejsce w piątek 16 czerwca. A jakie szanse ma nasz MUKS? Będziemy się starać wywalczyć godne miejsce jako gospodarz tego turnieju. Powodzenia. Dziękujemy uprzejmie. Przygotowywany jest raport z ochrony środowiska. Do 16 czerwca mieszkańcy miasta Bełchatowa mogą się wypowiedzieć w tej sprawie. Jest przygotowana krótka ankieta. Chodzi o to, by określić w niej tak naprawdę, jakie są potrzeby mieszkańców, jak oceniają aktualny stan. Są pytania chociażby dotyczące do tego, czy mieszkają w okolicy, w której występują uciążliwości związane z chociażby z dużym zadymieniem,
zapyleniem czy hałasem, czy są zadowoleni chociażby z zielonych terenów, z ich ilości, z ich dostępności, czy też obiektów sportowych. Każdy mieszkaniec Bełchatowa może wypełnić taką ankietę, potem na podstawie tej ankiety również będzie przygotowany raport o ochronie środowiska za lata 2021-2022. Także to należy potraktować jako konsultacje społeczne. Zachęcamy do tego, by wejść na miejską stronę i wypełnić właśnie tą ankietę. Marsz dla życia i rodziny, dzieci przyszłością Polski, który odbędzie się w Bełchatowie 18 czerwca, będzie wyjątkowym wydarzeniem promującym wartości rodzinne i troskę o dobro dzieci. Marsz rozpocznie się o godzinie 15:30 na Placu Narutowicza, a zakończy w ogrodach parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Kościuszki 2. Podczas wydarzenia odbędzie się festyn rodzinny, w ramach którego dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w różnorodnych grach i zabawach. Będzie to świetna okazja do integracji i spędzenia miłego czasu w rodzinnej atmosferze. Na scenie wystąpią laureaci konkursu Santosu Bito, reprezentując swoje umiejętności artystyczne. Dodatkowo zespół TGD zapewni koncert pełen energii i pozytywnych emocji.